5 stycznia wspominamy świętego Jana Nepomucena Newmana, biskupa. Jan Nepomucen Newman urodził się 28 marca 1811 roku w Prochatyczach w ówczesnym Cesarstwie Austriackim, obecnie w Republice Czeskiej. Uczęszczał do szkoły prowadzonej przez Piarów w Budziejowicach. W roku 1831 wstąpił do seminarium duchownego, a 2 lata później podjął studia teologiczne w Pradze. Oprócz teologii interesowały go także botanika i astronomia. Po ukończeniu studiów miał przyjąć święcenia kapłańskie. Miejscowy ordynariusz odmówił jednak udzielenia mu tego sakramentu ze względu na zbyt dużą ilość kapłanów w diecezji. Jan, za radą biskupa Federica Baragi, zwrócił się do biskupów w Ameryce, aby przyjęli go i wyświęcili na kapłana. Było to o tyle łatwiejsze, że już wówczas Jan znał 8 języków obcych. Tak też się stało. W roku 1836 przybył do Stanów Zjednoczonych Ameryki z niewielką kwotą pieniędzy. Święceń udzielił mu biskup Nowego Jorku. Jan Nepomucen podjął pracę duszpasterską wśród niemieckich imigrantów zamieszkujących okolice Nowego Jorku. Odwiedzał chorych, uczył katechizmu, kształcił przyszłych nauczycieli i katechetów. Po 4 latach takiej pracy poczuł potrzebę życia bardziej wspólnego. Wstąpił więc do redemptorystów w Pittsburghu. W styczniu 1842 roku złożył pierwsze śluby i tym samym został pierwszym redemptorystą w Ameryce. Pracował w Ohio, Pensylwanii i Marylandzie. Po 6 latach wytężonej, ale bardzo owocnej pracy został mianowany wizytatorem, czyli przełożonym zakonu w Stanach Zjednoczonych. 10 lutego 1848 roku otrzymał obywatelstwo amerykańskie. Jego pracowitość i zaangażowanie zostały dostrzeżone. W marcu 1852 roku Jan Nepomucen Newman otrzymał w Baltimore sakrę biskupią. Został ordynariuszem Filadelfii. Zorganizował system oświaty w diecezji, zwiększając liczbę szkół katolickich z 1 do 200. Dbał o poprawę warunków w parafiach. Wprowadził też, co było nowością w całym kraju, nabożeństwo 40-godzinne. Pisał artykuły do wielu gazet i czasopism katolickich. Opublikował także 2 katechizmy. Zmarł w wyniku udaru mózgu podczas spaceru jedną z ulic Filadelfii 5 stycznia 1860 roku. Został beatyfikowany w roku 1963 podczas trwania II Soboru Watykańskiego przez świętego Pawła VI. 14 lat później, 19 czerwca 1977 roku, ten sam papież ogłosił go świętym. W ten sposób Jan Newman stał się pierwszym kanonizowanym Stanów Zjednoczonych. Jego relikwie spoczywają w Narodowym Sanktuarium w parafii świętego Piotra Apostoła w Filadelfii. Módlmy się. Boże, który obdarzyłeś świętego Jana, biskupa, pasterską gorliwością o zbawienie ludzi opuszczonych, spraw, abyśmy naśladując jego wierność w spełnianiu codziennych obowiązków, wytrwale dążyli do świętości i owocnie służyli Twojemu Kościołowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.